Kochani, z tej strony Kokilia, a dzisiaj słuchajcie, będziemy nagrywać Przebieram się za wróżkę. Słuchajcie, ostatni filmik wam się widać, że spodobał. Przebieram się za syrenkę, a dzisiaj słuchajcie za wróżkę i jeszcze mam coś nowego kupionego. Czyli wróżkowe, co? Wróżkowe dodatki, na przykład jak jakieś takie. No, to mnie kosztowało 45 robuxów. To jest moim zdaniem dużo. Dobra. Zobaczmy, co to było. Efekty. Efekty też mamy kupione. Okej. Okay. Bierzemy wróżkowe wdzianko. Ja bym zrobiła dwie konkurencje. Pierwsza to by była właśnie, że cute, a druga to by była taka bad. A cute to jest słodka, a druga bad, czyli taka bardziej zła. Proszę. Proszę. Ja nic innego nie błagam, tylko proszę. Chcę być na tym pierwszym, drugim, trzecim miejscu w tym konkursie. Wcześniej też takie coś nagrywałam, słuchajcie, ale przez przypadek mi się chyba usunął właśnie filmik. Okej. Okay. Wróżki są znane ze swoich skrzydeł. To dlatego damy. Dlatego też damy skrzydełka. Dobra. Zobaczmy. Oj, są jakieś. Są jakieś i nawet są ładne. A ten temat to jest My when co? My when I old. Czyli jestem stary czy coś. W tym stylu. No, słuchajcie, no. Moim zdaniem. Fajny. Fajnie w ogóle się przebieramy. Tutaj ogólnie fajnie to wygląda. Bo tego. Bo jest mega przysłodko. Zasłodziłam tą konkurencję. Wiecie, to taka krasłowna. Dobra. Dosyć. Nie kupiłam nic innego. Ale kupiłam to na przykład. I mogę mieć takie oto efekty. Takie. Klikaj się. O. Jest takie coś. Mogę też mieć takie coś. Kurczę, mogłam to, jak byłam tam z ręką. No dobra. Jestem wróżką. A wróżki to ogólnie są magiczne. Okej. Okay. Mamy też takie coś. Mamy takie coś. O, motylki są. Zobaczcie, motylki. Motylki są. No i słuchajcie, mogę mieć motylki i gwiazdeczki. To jest fajne i przesłodkie. Dobra, widzowie, robimy screena. Dobra. Zrobiliśmy screena, super. Mam nadzieję, że będę chodzić na drugim, trzecim, czwartym miejscu. Okej, okay, nie dodajemy elfickich rzeczy, jak na przykład te. No, elfickie uszy i w ogóle, bo to jest strata też czasu, a poza tym to nie mamy za elfy się przybierać, ależ natomiast za takie oto postacie. Niedługo będę miała VIP-a, ponieważ jest za 400, słuchajcie, robuxów, a jak wiadomo, ja lubię wydawać robuxy. Bro, to jest rzecz, którą lubię. O nie! O nie! Coś kliknęłam. Od dzisiaj to będę kupowała chyba do Fashion Famous bardziej niż do tego. Kiedyś planowałam zrobić nawet konkurs, kto szybciej się przebierze w określonym czasie. I słuchajcie, i kto ładniej się przebierze, ja kontra wy. I się okaże, no jeżeli będziecie chcieli oczywiście. Jeszcze bym chciała zrobić tego. Za księżniczkę challenge. Ale dobra. Challenge, w sensie przebieram się za księżniczkę. Jeszcze jest chłopiec, wróżka, ale chyba chłopca nie będziemy robić. Bo zresztą zrobiliśmy raz konkurencję, gdzie byłam chłopcem chyba. Pamiętacie takie coś? Nie wiem, ja chyba pamiętam. Dobra, wyglądałem przesłodko, przeuroczo, mam nadzieję, że słuchajcie. Jak się zakłada skrzydła, częściej jest się na podium, dlatego słuchajcie, też liczyłam na to. Też miałam takiej intencji. Chciałam odnieść. Dobra.
for the best outfit. Czas zagłosować na najlepsze outfity. Zobaczcie, tu mamy Darii Szmon. On jest moim fanem, bo mam go w znajomym. Dobra, ktoś się przebrał za wróżkę. Dobra, dajemy dwójeczkę. Bo nawet spoko. Już wiedział, że się przebieramy za wróżkę. Otóż to. Dobra, zobacz. Przebrała się za nie wiem kogo. Za kogo się uważa? O, Niki dołączyła. Super. Nie wiem. Nie wiem, jak to ocenić. Słuchajcie. O, Darii Szmon. Dam ci piąteczkę. Piąteczka już do ciebie leci. Piąteczka. Oczywiście proszę, nawet liczę na to, że mi dasz piąteczkę. Proszę. Ja ci daję piąteczkę, to co? Ty mi nie możesz dać? No. Dobra, co to jest? Wygląda jak jakiś elegancik. Dwójeczka. Nie wiem, co to mi w ogóle miało przedstawiać. Ja jeszcze nie byłam. Chyba nie. To właśnie w takim... O, jeszcze Captain Rex. Jeszcze ja. O, Niki dołączyła, więc też mam ją znajomych. Noah, sweetie! Jaka słodka Noah. Zobaczmy. Wow, przebrała się też za aniołka. Za aniołka, za wróżkę. Dobra. Zobaczmy, kto następnie. Proszę ja. Juromi? Ej, chyba mi nie. Byłam, czy nie? Wy widzieliście? Chyba nie byłam. Szkoda. Szkoda. A szkoda. Widać moje. Dużo tych jest playerów, graczy. W sensie tyle nigdy nie było. Dobra, nie daję żadnej oceny. Bo oczywiście nie zasługuję na żadną z tych ocen. Ja daję jedyne ocenki, które są blisko. Dobra, teraz ja. Kurde, będę musiała się popisać. Przesłodko! Nie mogę z tego słuchać outfitu. Przesłodkie! Zasłodziłam konkurencję, dosłownie. Okej, okay. Zobaczmy. A więc... Daję. 5 daję. O, super! Captain Rex mi nie dał. Oh my god, słuchajcie, jestem na... Dzięki! Dzięki! Dzięki wszystkim, że dotrwaliście do tego cudownego momentu. Teraz, słuchajcie, będzie to taka bad wróżka. Taka, wiecie, słuchajcie, taka mega bad. Okej. Okay. Jeszcze miałam normalną taką wróżkę, ani bad, ani cute, ale słuchajcie, chyba taka nie będzie, bo odcinek nie może długo trwać, też wiadomo o to. Dobra. Teraz, słuchajcie, poczekamy, jak czas minie. 5, 4, 3, 2, 1. Nie pędź za mną, bo to będzie creepy wyglądało. Wow, ale ona ma ładny skin negative. Co być na odcinku ten Darii Szmon. Ale ona ma cute skin. Też chcę mieć taki. Chyba sobie taki kupię. W sensie bym chciała mieć takie włosy. Najbardziej mi na włosach zależy. Bo ja się patrzę od razu na włosy. Okej. Okay. Training. O matko. Trading. Wymiana. A zła wróżka by była taka. W sumie pasuje. Jak ta księżniczka z 101 dalmatyńczyków. Nie wiem, czy można ją nazwać księżniczką. O, to. Słuchajcie, teraz wyglądam jak taka Queenie. Taka, wiecie, słuchajcie. Bombastyczna Queenie. Albo nie. Niech będzie takie coś. Albo nie, kurczę, najgorzej. Jeju, najgorzej na świecie. Bo nie wiem, jak się przebrać. Troszkę nie powinna tak wyglądać. Ale mam speeda. O dziwo.
Szczerze, ja już myślałam, że coś niechcący kupiłam. O! Teraz patrzajcie na to. Czy to wygląda jak cudo? Zasłane mi z nieba. Bardzo ładnie. Jest jeszcze takie coś, ale to są za małe skrzydła, a nikt nie lubi małych skrzydeł. To nawet jest też spoko, ale zasłania mnie. Niech będzie już takie coś. Chciałam właśnie elfie uszy dodać, ale wiem, że elfie uszy to kiepski pomysł, bo elfy to nie wróżki. Więc słuchajcie, postanowiłam właśnie tak zrobić. I myślę, że jestem gotowa, chociaż nie wiem. Może jakieś efekty dodam, że takie wow, to ta youtuberka, która ma teraz robuxy i se wydaje na efekty nudne. Bo nie mam co robić. Okej, tu są takie czaszki. O, ja chcę czaszki z takim czymś. Są czaszki też włączone? Okej, to chyba trzeba pójść tutaj. Weźmiemy sobie torebkę. I weźmiemy sobie... Albo nie, torebkę i... Dobra, niech będzie takie coś. Piszcie w komentarzu waszą ocenę, słuchajcie tego outfitu. No moim zdaniem jest takie 8,5 na 10. Tamten był lepszy, wiadomo, 10 na 10 tamten. Ale słuchajcie, wow, jak dziwnie biega. Dobra, nieważne, nie patrzymy się na to. O, właśnie, tak biegam z tą nogą. tak. Okej, tu są takie coś. Tu jest takie coś. Ej, to jest lepsze. Wróżka powinna tak być, nie? Z tą skórą czy z tą jest lepiej, jak myślicie? Dobra, słuchajcie, ja póki co skończyłam już mój outfit. Więc mam nadzieję, słuchajcie, że będę na pierwszym miejscu. Ale wiem, że nie będę. Dlatego już robię screena. Mogę się pożegnać z pierwszym miejscem. A dlatego, że do mnie bardziej pasują takie cute, takie wiecie, mega urocze jakieś tematy. Ja uwielbiam, jak to mnie coś odpycha. To takie, wiecie, że podchodzicie i odpycha automatycznie. Ja nic nie robię. A najbardziej mi się z tego podoba, szczerze, ta fryzura warkoczem. I no. I trochę takie. Jeszcze... O, fryzury są tu ładne akurat. O, tam coś z pawiem. Ej, nie odpychaj mnie. Chcę tylko się zbliżyć, zobaczyć. O, są jeszcze te minki. Minki też są ładne. I bluzki, chociaż nie widzę ich. Kurczę, nie da się nacisnąć je? Dobra. Czym się zamartwiam? O, widzę Dairy Shmona. Oczywiście dam mu piąteczkę. Kto mi dał jedynkę? Kapitan Rex. To na pewno jemu nic nie damy. Nic. Kompletnie nic. Skoro daje mi jedynkę. Wszyscy widzą, że... O, ktoś jest VIP-em nawet tutaj. O kurde, ja też chcę być VIP-em. Ja też chcę, żeby o mnie powiedziano. O, to ta VIP-ka. Fish Not Cole. Też pomyślała o tym, żeby być bed wróżką. Dam dwójeczkę. Bo nie wiem, jak będzie z następnymi. Czy też tak będą? Dobra, Dary Szmon. Piąteczka. Piąteczka oczywiście. Piąteczka. O, jak cute! O matko! Pewnie myślał albo myślała, że tego. Że to będzie cute jakiś temat, a to jest taki bad. Bardzo mi przykro. Dobra. Tam był cute. Tutaj jest bad. To logiczne. Dobra. Też jest czasami normal. Mogliście też zapytać o tym. Negative players. Otóż to. Skóra nie pasuje do włosów. To na pewno. Bo skóra jest ciemniejsza, a włosy są jasne. Jasne.
Skóry ciemniejsze, a włosy są jasne. Jasne? Dobra, piąteczka. Skoro ja wam dałam piąteczkę, czemu mi nie dacie? Kurczę, zapomniałam o tej różdżce, bo tam była taka różdżka. Za Bad Girl. Dobra, sobie zobaczymy, a więc kto tu wygrał? Nie, to nie jestem ja. Ale cieszę się z twojego szczęścia, Dary Szmon. Przynajmniej wygrałeś. Ach nie, piąte! Dobra, kochani, więc jak wam się podobało, dajcie łapkę w górę, subki z dzwoneczkiem. No i papatki, widzę, pa!